Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony kanału Paradygle Franz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drogi zobaczyliście, drodzy Państwo, również wszystkich witam. No i dzisiaj będzie przesadzenie Hamedory Palmy do nowej ziemi z nawozem. Także na sam początek chciałem oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Paradygle Franz oczywiście na YouTube, zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żeby być po prostu na bieżąco, i do zostawienia obserwacji na Instagramie, na Facebooku, zostawienia łapki w górę lub serduszka i dalej do zrozumienia tego filmu dalej. No i praktycznie zaczynamy od po prostu od tej palmy wyciągnięcia, ale ciężko idzie, kuźwa, masakracja jakaś, będę musiał to troszkę wyjąć tej ziemi. Może się coś tam ruszy. Może się coś tam powie. Rusy dziś oczywiście przesadzanie i rozmnażanie tej palmy będzie. Takie dwa jakby rzeczy będą. Bo będę ją przesadzał i rozmnażał. Tą palmę. Żeby po prostu zrobić taki ala. Jak go wydawać test. No i oczywiście już się obecnie dokopałem. Teraz oczywiście mamy już sadzonki palmy, będziemy je oczywiście rozdzielać. Jak widzimy, tu jest już nieukorzeniona sadzonka, także już idzie do śmieci. No i teraz oczywiście przechodzimy do rozmnażania naszej palemki, czyli po prostu oddzielamy jedną z tych palemek. Więcej w ten sposób, to jest oczywiście nasza palemka do rozmnożenia, ona będzie wsadzona w osobną zaniczkę, później oczywiście wsadzę. Tak się powinno rozmnażać te palmy. Dalej oczywiście bierzemy. Momencik, może ja zrobię pauzę, bo będę musiał niestety pukać, a to troszeczkę potrwa. Także oczywiście za chwilkę wrócę, jak to po prostu opróżnię. Także opróżnione. Teraz sypiemy ziemię z nawozem, dodatkiem do nawozu. Potem przejdziemy do sadzonki, której będziemy też również sadzić się. Oczywiście. Tyle ziemi. Musimy zrobić też dołek. O. W ten sposób. Troszkę oczywiście musimy nacisnąć. Dosyć solidnie, żeby ta palma nam się przyjęła. No i nic innego nam nie pozostanie, jak po prostu dostać tego tej ziemi. Oczywiście rozpraszamy tą ziemię wszędzie, gdzie się da. Bo po prostu ona musi być prosto. O, w ten sposób. Już tylko troszeczkę przypnę. I myślę, że jest ok. Możemy też w razie czego patyk tu ustabilizować i praktycznie jest gotowe. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o palmę Hamedory. Jest ona przesadzona i oczywiście jak najbardziej jest rozmnożona. Tak ona się prezentuje. Także sadzimy sadzonkę tą do nowej ziemi. Także zaraz oczywiście wrócę, jak już będzie przygotowana doniczka i będziemy sadzić rozmnożoną palemkę. Także zaraz wracam. No i jak widzimy, mamy tu sadzonkę. Już mamy przygotowaną doniczkę. Troszkę bałaganu się narobiła, ale to potem posprzątam. Oczywiście kładziemy tą sadzonkę i oczywiście nasypujemy ziemi do tej sadzonki. Będzie ona rosła na parapecie, bo tak po prostu będzie mi się podobało. Oczywiście pamiętajmy, żeby palec zanurzyć do dołka. Wyciągamy go
i wkładamy naszą palemkę, oczywiście zasypując i wzmacniając ją. Momencik. Powiedzmy w ten sposób. Tak ona się prezentuje. Także będzie więcej ziemi. Momencik. Jest ona. Ta ziemia jest oczywiście bardzo dobra, bo ona jest oczywiście z nawozem. I jest dobra. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o palemkę. Troszkę mało miejsca, ale myślę, że miejsce też nie ma znaczenia, bo oczywiście się znalazło miejsce. Także oczywiście tyle oczywiście z mojej strony, a ja oczywiście się z wami żegnam. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodzić, także na razie. No oczywiście pozdrawiam.